Witam Was ponownie, moi drodzy. Czy wierzycie w spełnianie życzeń za pomocą magicznej lampy? Ja nie wierzę, ponieważ coś takiego to jest jedynie możliwe w kreskówkach, ale w dzisiejszym filmie rozpakujemy lampę Aladyna. Zapraszam! Tutaj obok mnie jest takie małe pudełeczko, a w tym pudełeczku lampa wykonana z mosiądzu, która no nie powiedziałbym, że była tania i że jest tania, ponieważ kosztuje ona aż 100 zł. Lampa służy jako dekoracja, można do niej wlać nawet naftę i knota włożyć, no i można palić ją, ale ja ją wykorzystam jako ozdobę do domu. Lampa Aladyna mosiężna. Przenieś się do baśnia Tysiąca Jednej Nocy za pomocą lampy Aladyna i niczym dżin spełnisz swoje marzenie o przytulnym orientalnym wnętrzu. Lampa Aladyna będzie oryginalną dekoracją, która tchnie nieco magii do twoich czterech kątów. Lampa wykonana jest z mosiądzu, nie zawiera knota, ale można go w niej umieścić. Materia wykonania to mosiądz. Wymiary 12,7 na 4 na 8 cm. Kolor złotawy, bogata ornamentyka, otwierane wieko. Przyznam, że lampa wygląda ciekawie, ale cena dosyć spora, ponieważ koszt tej lampy to 99 zł, a jest to mosiądz. Czy warto kupić taką dekorację? Dzisiaj obejrzymy tą lampę, rozpakujemy przede wszystkim, ponieważ jest zapakowana. No i jak wygląda samo wykonanie. Jestem ciekaw również, ile waży, a więc w dzisiejszym filmie to zobaczymy. Tak sobie myślę, że szkoda, że nie można kupić takiej lampy, w której byłby dżin i wypowiedziałbym trzy życzenia, które chciałbym, aby się spełniły. Jakie by były te życzenia? Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Myślę, że pierwsze z nich to byłoby chyba, żeby być cały czas zdrowym, drugie szczęśliwym, a trzecie, aby zawsze żyć w zgodzie z rodziną, no i miło zawsze spędzać czas. Chociaż z drugiej strony życzeń potrzeby raczej brakło, ponieważ każdy z nas miałby ich więcej. A więc moi drodzy, lecimy rozpakować to niesamowite cudo. Thank you.
Po rozpakowaniu tego przedmiotu myślę, że jest ładnie wykonany. Te wzory tutaj są bardzo ładnie widoczne, bardzo dokładnie wykonane. Całość wykonana z mosiądzu, otwierane wieko, do którego możemy tutaj nalać nafty. Knota możemy umieścić tutaj w tym dzióbku i możemy zapalić taką lampę. Lampa może służyć jako dekoracja w domu. Myślę, że osobom, którym coś takiego się podoba lub lubią na przykład kolekcjonować takie mosiężne dekoracje, no cena nie będzie za bardzo grała roli. Jak dla mnie 100 zł to dużo za coś takiego, ale jeśli mam powiedzieć o wykonanie, no to myślę, że jest tutaj naprawdę dobre. Łańcuszek służy chyba do tego, aby nie zgubić tutaj tego wieczka. Na końcu filmu jeszcze z ciekawości, tak jak mówiłem, zważymy, ile ta lampa waży. Tak dla osób ciekawych i sam też jestem ciekaw. A waży 116 gram. A w dzisiejszym filmie to by było wszystko. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. I kolejny przedmiot, który rozpakowałem wraz z Wami. Jeżeli byście byli na przykład zainteresowani taką właśnie dekoracją, to oczywiście wiecie, gdzie ją kupiłem, a link zawsze mogę przesłać dla Was w komentarzu. Pozdrawiam i do usłyszenia ponownie.